3 grudnia wspominamy świętego Lucjusza z Chur, biskupa. Lucjusz żył w II wieku. Według Liber Pontificalis papież Eleuteriusz otrzymał list, w którym jakiś Lucjusz, król Bretończyków, wyraził gotowość do przyjęcia wiary. Legenda mówi, że Lucjusz nawrócił się pod wpływem nauczania świętego Tymoteusza, kiedy ten, uczeń i towarzysz świętego Pawła Apostoła, przebywał w Galii i ewangelizował tamtejszą krainę. Po swoim nawróceniu i przyjęciu chrztu świętego został pierwszym biskupem Chur w Gryzonii. Kościół katolicki w Szwajcarii oddaje mu cześć jako świętemu. Imię Lucjusz, pochodzące z języka łacińskiego, oznacza światłość. Pierwszy biskup Chur stał się światłością dla mieszkańców tego miasta, utwierdzając ich wierze i obyczajach chrześcijańskich. Jego kult był tak wielki, że jego imię otrzymywały także dzieci podczas chrztu. Znany jest inny Lucjusz, który żył pod koniec VIII wieku i był pustelnikiem. Po raz pierwszy jego szczątki zostały wystawione w ówczesnym kościele świętego Andrzeja w Chur, zbudowanym nad grobem świętego. Przy tym kościele wybudowano opactwo, w którym dziś mieści się wyższe seminarium duchowne, diecezji Chur. Dziś świątynia ta nosi jego imię. Do dziś zachował się również pierścień biskupi, znaleziony niegdyś w krypcie grobowej. Lucjusz jest patronem Gryzonii i diecezji Chur. Jego atrybutami są berło i korona oraz niedźwiedź i wół. Legenda bowiem głosi, że przy pracy polowej Lucjusz zastąpił jednego z dwóch wołów ciągnących pług, po tym jak jednego z nich zagryzł niedźwiedź. Lucjusz jest czczony zarówno w kościele katolickim, jak i w kościele prawosławnym. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudzały nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.